W tym filmie będziemy mówić o rozkładaniu na czynniki wielomianów, ale jak się przekonamy tutaj w kolejnych filmach, rozkładanie wielomianów na czynniki jest pod wieloma względami podobne do rozkładania liczb całkowitych na czynniki, dlatego zaczniemy od przykładu z liczbą całkowitą. Powiedzmy, że mamy liczbę całkowitą 12 i chcę rozłożyć ją na czynniki. Mogę to zrobić na różne sposoby, bo mogę na przykład napisać, że 12 to jest 3 razy 4, albo mogę napisać, że 12 to jest 2 razy 6. Obie, oba tej loczyny dają tę samą liczbę. No i oczywiście w obu przypadkach tutaj te czynniki, które występują, mogę dalej rozkładać. No i wiemy, że dla liczb całkowitych jest tak, że każdą liczbę można rozłożyć na takie nierozkładalne, na tak zwane czynniki pierwsze. No i to się robi w ten sposób, że się dzieli tę liczbę przez kolejne liczby pierwsze, czyli na przykład patrzymy, czy się dzieli przez 2, 12. No 12 się dzieli przez 2, no i to wynik dzielenia mamy 6. Czyli 12 to jest 2 razy 6, potem 6 możemy znowu podzielić przez 2, no i to jest 2 razy 3, no i tutaj dostajemy ten rozkład, to są te czynniki pierwsze, na które rozkłada się 12, czyli 12 mogę zapisać jako taki loczyn 2 razy 2 razy 3, no i mamy taki jednoznaczny rozkład na czynniki pierwsze, które już są dalej nierozkładalne. No i teraz przejdziemy do wielomianów po tym krótkim przypomnieniu. Jak mamy wielomian, na przykład taki prosty wielomian kwadratowy x kwadrat plus 6. I w przypadku wielomianów to jest trochę trudniejsze niż w przypadku liczb całkowitych, ale również możemy próbować rozłożyć wielomian na czynniki. No i tutaj możemy na przykład zauważyć, że składniki tej sumy, te tak zwane jednomiany, są iloczynami pewnych czynników. Czy na przykład x kwadrat to jest x razy x, a tutaj mamy 6 razy x. No, i zauważamy, że tutaj mamy pewien wspólny czynnik. Mamy x, -a, którego możemy wyciągnąć przed nawias. No i napiszemy w takim razie, że to jest x razy x dodać 6. No i jakoś udało nam się tutaj ten wspólny czynnik wyciągnąć, tego x. -a. No i mamy taki rozkład na czynniki. No i tutaj zauważamy, że kluczowe było to, żeby te jednomiany. Tak zwane jednomiany, rozłożyć jakoś na czynniki. Więc na początek zajmijmy się właśnie jednomianami. Powiedzmy, że mamy jakiś jednomian 6x do 7 i chcemy taki jednomian rozłożyć na czynniki. No to znowu możemy to, to zrobić na wiele różnych sposobów, bo możemy na przykład napisać, że to jest 2x do 3 pomnożone przez 3x. No do której potęgi tutaj musi być, żeby się zgadzało. No 2 razy 3 to jest 6, a tutaj potęgi się muszą dodawać, czyli tu musi być 3 plus coś ma dawać 7, czyli tu musi być 4, tak? Czyli 2x do 3 razy 3x do 4 daje nam 6x do 7, ale możemy też wziąć inny rozkład, bo możemy na przykład wziąć x do 6 razy 6x. No i to też powinno, jeżeli nam da, 6x do 7. No i możemy oczywiście Próbować znaleźć taki rozkład, jak tutaj mieliśmy. Taki rozkład na czynniki pierwsze, na czynniki nierozkładalne. No to tutaj mam jeszcze trochę miejsca, to spróbujemy to zapisać. Możemy 6x do 7 napisać w takiej postaci. No mogę 6 rozłożyć na czynniki, no bo to jest liczba całkowita. Mogę napisać, że to jest 2 razy 3. No a x do 7 jak rozłożę na czynniki nierozkładalne? No to będą takie jednomiany, które już się nie rozłożą na czynniki, czyli to będą po prostu x -y i tych xów musi być 7. 4, 5, 6, 7, jeżeli się nie pomyliłem. No i teraz widzimy, że ten rozkład na dwa czynniki bierze się z tego rozkładu na dole w ten sposób, że my część czynników przez siebie wymnażamy. Na przykład jak pomnożymy dwójkę i 3x przez siebie, no to dostaniemy ten czynnik 2x do 3, który mamy tutaj. A jak pomnożymy trójkę i 4x, no to dostaniemy ten czynnik, który mamy tutaj. Wybierając w inny sposób te czynniki, które wymnożymy, możemy dostać ten drugi rozkład. Podobnie jak tutaj mieliśmy rozkłady liczby 12 na czynniki. Jeżeli pomnożyliśmy 2 razy 3, no to to było 6, no i w ten sposób dostaliśmy taki rozkład na, na czynniki. Tak, gdybyśmy pomnożyli 2 razy 2, no to wtedy mamy 4 i mamy ten pierwszy rozkład. Czyli widzimy, że rzeczywiście rozkład na czynniki liczb całkowitych i wielomianów, w tym wypadku jednomianów, ma ze sobą dużo wspólnego i więcej dowiemy się o tym z kolejnych filmów, zapraszam do ich obejrzenia.